Dlaczego okna w samolocie są okrągłe? Pierwotnie samoloty projektowano z prostokątnymi oknami. Potrzeba było kilku tragicznych wypadków, aby inżynierowie zorientowali się, że prostokątne okna mają bardzo słabą konstrukcję. Ostre kąty są tak zwanymi słabymi punktami. Gorzej przynoszą obciążenia i szybciej ulegają awarii. Dlatego też wprowadzono okrągły kształt okien, bo jest w stanie przenieść większe wektory siły. Co więcej, siła ta rozchodzi się równomiernie na krawędzie. Dodatkowo okrągły kształt jest bardziej odporny na deformacje oraz różnice ciśnień wewnątrz i na zewnątrz samolotu.